Dzień dobry, Edyta Paradowska. Witam Państwa pięknie w telewizji PL1. Proszę Państwa, a naszym gościem jest dzisiaj dr Piotr Wojciechowski, major Wojska Polskiego, lekarz medycyny i były lekarz wojskowy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, czy pamięta pan naszą ostatnią rozmowę? Jakżebym mógł nie pamiętać. 9 miesięcy temu powiedział pan, że zostały nam ostatnie miesiące. I zadał pan pytanie tym wszystkim, którzy nas oglądali. Co zrobicie, jak przyjdą po wasze dzieci i po wasze wnuki? Panie doktorze, wszystko potoczyło się inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Przymusu szczepień nie ma. Testy są wymagane w niewielu miejscach. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że na wschodniej granicy trwa spektakl, ale to mnie nie przekonuje. Proszę mi powiedzieć, co się stało, jak pan myśli, co się stało, że nasi oprawcy zrobili krok do tyłu? Mogę powiedzieć tak, że nie do końca się z panią zgadzam, chociaż częściej się zgadzamy niż różnią nas nasze poglądy. I postaram się to troszeczkę spróbować udowodnić, że wcale nie jest lepiej niż myśleliśmy. Ponieważ opresyjne państwo po prostu się przyczaiło. Wojna została wywołana tylko dlatego, że narracja covidowa nie trzymała się już kupy i nie można było pod jej pretekstem wprowadzać kolejnych obostrzeń, bo groziło to obudzeniem wielu ludzi dotąd uśpionych przez media głównego nurtu, tak, ze wszystkich stron. W związku z czym wykorzystano wojnę do tego, żeby pozornie zmylić nas, takie jest moje zdanie oczywiście, tylko żeby nas zmylić co do intencji oprawców. Chciałbym przypomnieć, że pod koniec lat 60. Klub Rzymski wytyczył pewną drogę, która jest realizowana bezwzględnie krok po kroku przez ludzi, którzy od tego czasu rządzą na świecie. Oni tylko rozbudowali swoje agendy. W tej chwili mamy już przedstawicieli szkoły Klausa Schwaba w kilkudziesięciu procentach państw na świecie. Zresztą widać, jak oni się zachowują. Oni zawsze mówią to samo, zachowują się tak samo i robią to samo, ponieważ pochodzą z tej samej stajni. No i wymyślili, że skoro narracja covidowa upada, a sam byłem świadkiem, pracując na oddziale covidowym jeszcze od stycznia do końca lutego tego roku, jak musieliśmy przetrzymywać ludzi wbrew ich woli w szpitalu tylko na podstawie dodatniego wyniku testu fałszującego w 100% to, czy ktoś ma COVID, czy nie, prawda? Było to podyktowane tym, że w momencie, kiedy ktoś miał dodatni wynik testu, automatycznie stawał się pacjentem zakaźnym, no i podlegał ustawie o chorobach zakaźnych i trzeba było go tam więzić w tych szpitalach. A praktycznie od połowy stycznia chorych na COVID, ten taki, który był niebezpieczny, już nie było. Także tak to wygląda. I będę miał na to jeszcze taki dowód ostateczny, który może Państwa tutaj przekona, że jednak nie jestem tutaj speakerem, który szerzy kolejną teorię spiskową. Otóż niedawno wpadło mi w ręce zawiadomienie do prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobry, złożone przez panią doktor Dianę Wojtkowiak, która, tak jak ja zresztą, uważa, że ustawa UD-432, podpieram się tutaj karteczką, ustawa UD-432, czyli ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, jest bezwzględnie przygotowywana w dużej mierze po to, ażeby zmuszać obywateli polskich do bliżej nieokreślonych szczepień i zabiegów leczniczych pod karą grzywny i więzienia. Czy jest to wystarczający argument na potwierdzenie mojej tezy, że wróg tylko się przyczaił? Ta ustawa ma wejść od stycznia. I od stycznia już nie będziemy mogli powiedzieć nie.
W związku z czym być może całe zamieszanie związane z wojną zostało po prostu wykorzystane do stworzenia prawa na rok przyszły, w którym to szczepienia obejmą już wszystkich, bezwzględnie i być może pod przymusem. I to, co mówiłem w tamtym wywiadzie, że amerykański żołnierz mnie przytrzyma, a ukraiński sanitariusz mnie zaszczepi, jest bardzo prawdopodobne w kontekście ustawy, którą oni pichcą. Druga sprawa. Pojawiła tak, się panie doktorze, oczywiście my w PL1 o tej ustawie mówiliśmy. Jest to ustawa, która zabiera Polakom wszystkie wolności obywatelskie. Dokładnie tak. Ja mówiłem to tylko w tym wycinkowym kontekście, który omawiamy. Ja zdaję sobie sprawę, na czym treść tej ustawy polega. Oczywiście tak. Druga sprawa. Całkiem niedawno zostały zarekomendowane preparaty nazywane dla zmylenia przeciwnika szczepionkami dla dzieci. Także oni dalej idą hurtem, idą w kierunku wyszczepiania. Natomiast to, że w tej chwili nie ma przymusu szczepień, to też nie do końca się z panią zgodzę, ponieważ przymus szczepień, przynajmniej teoretycznie, dotyczy medyków. Dotyczy tylko medyków. Wymóg ten obowiązuje od 1 marca. Jest niezgodny z prawem, został wydany edyktem przez ekonomistę, który nie ma zielonego pojęcia o medycynie i nie wspiera go już nawet Rada Skorumpowanych Profesorów, co miało miejsce do tej pory, prawda? Więc ten facet samodzielnie decyduje o tym, czy ja mojemu dziecku wstrzyknę truciznę, czy nie. No to jest skandal i nikt nie reaguje, oprócz garstki lekarzy, dziennikarzy odważnych. I dnia 29 stycznia na rynku w Bydgoszczy, podczas wiecu zorganizowanego przez naszą organizację, pan Wojciech Olszański wygłosił słowa, po których wkrótce został aresztowany. Były to słowa skierowane do posłów i ja bym je zacytował tutaj, ale boję się ich zacytować ze względu na to, że od jakiegoś roku w Polsce szaleje cenzura słowa, w której efekcie ludzie mówiący rzeczy niedogodne dla rządzących skazywani są na kary więzienia. I ofiarą właśnie tej tak zwanej mowy nienawiści stał się pan Wojciech Olszański. Mało tego, po te jego słowa, dwa tygodnie później, na kolejnym wiecu, który zorganizowaliśmy w obronie wolności słowa, jego słowa powtórzył podczas swojego przemówienia jeden z niezależnych dziennikarzy polskich, pan Marcin Osadowski z telewizji NPTV. I za zacytowanie Wojciecha Olszańskiego sprzed dwóch tygodni został osadzony na 3 miesiące w areszcie, tak samo jak Wojciech Olszański. Także oni wyszli dopiero w czerwcu tego roku, a prześladowania ich w zasadzie się nie skończyły. Okazuje się, że w momencie, kiedy oni wyszli, w momencie, kiedy oni siedzieli w areszcie, przeprowadzono bez ich wiedzy kolejną rozprawę, która również obejmowała wolność słowa. I tutaj już jest takie kuriozum, że nawet nie wiem, czy państwo w to uwierzą, bo ja sam nie wierzę. Otóż ci dwaj panowie w telewizji NPTV prowadzili performance artystyczno-humorystyczny, na którym omawialiśmy sprawy ważne dla kraju, świata, ale również i padały różnego rodzaju żarty. I tam chyba w marcu 2021 roku była taka audycja, w której rozważaliśmy właśnie teorię maltuzjanizmu i wypowiedzi pana Billa Gatesa, który jednoznacznie powiedział, że ludzi za dużo jest na Ziemi i 6,5 miliarda z nich należy zutylizować, jak bydło. Najlepiej przy pomocy trutki na szczury, którą zresztą wymyślono wkrótce potem. No i pan Wojciech Olszański zażartował sobie, że skoro Bill Gates chce mnie zabić, no to ja chcę zabić Billa Gatesa. I za te słowa miał proces, który odbył się bez jego udziału, bez możliwości obrony. I dnia 1 listopada tego roku, kiedy zgłosił się na dozór policyjny, został aresztowany na 6 miesięcy i zamknięty w więzieniu, gdzie przebywa do tej pory.
Także proszę Państwa, moim zdaniem dożyliśmy czasów zbliżonych do stalinizmu, kiedy to za dowcip o Stalinie szło się do więzienia. Uważam to za sytuację skandaliczną i niezwykle niebezpieczną dla nas, wolnościowców, ponieważ powoli staje się faktem sprawa, że mówienie tego, co mówimy, może się skończyć dla nas i dla naszych rodzin tragicznie. Także myślę, że w miarę wyczerpująco odpowiedziałem na tą tezę, którą pani zaprezentowała na początku. Wobec takich argumentów, panie doktorze, rzeczywiście muszę zrobić krok do tyłu i to wszystko, co widzimy dzisiaj, to może jest ten czas, który druga strona potrzebuje do tego, żeby zaatakować z jeszcze większą mocą. Tylko pytanie podstawowe, jak w takim razie, co my możemy w tej chwili robić? Jak mamy się bronić, skoro już za każde słowo możemy trafić, tak jak Wojciech Olszański, do więzienia? Musimy nadal walczyć słowem. Dowodem na to, że to robimy, jest wiec, który odbył się w zeszły piątek na Kopcu Kraka w Krakowie. Zachęcam wszystkich do obejrzenia relacji. Przemawiało mnóstwo odważnych patriotów. Zawiązujemy szeroko organizację Rodacy Kamraci. Z tego, co wiemy, jest nas w Polsce minimum 40 tysięcy. Myślę, że na świecie drugie tyle. Nie poddajemy się opresjom, nie poddajemy się cenzurze. Natomiast musimy zacząć lawirować słowem. Dlatego musimy stać się bardziej wysublimowani w doborze wyrazów, aby przedstawić nasze racje. Ale nie jest to takie trudne, bo wielu z nas pamięta lata 70., kiedy to chodziliśmy na kabarety i wystarczyło, żeby wyszedł facet ostrzyżony na jeża i wszyscy wiedzieli, że to Gierek, tak? I nikt nie musiał mówić, że to jest on. Więc myślę, że mamy ogromne doświadczenie w tego typu konspiracji i sobie poradzimy. Druga rzecz, którą robimy, to zakładamy partię, ponieważ obecnie funkcjonujemy w tej pseudodemokracji, w której zawsze wygrywa lepiej zorganizowana mniejszość. W przypadku PiS-u wygrali faszyści. Musimy wziąć w organizowanych i fałszowanych przez nich wyborach. Nie mamy innego wyjścia. Nikt nam nie da z powrotem broni, a nawet jak da, to jakie my mamy szanse w starciach z policją, wojskiem? Żadnych. Jedyną naszą szansą jest postępowanie lege artis. Stąd tworzy się partia kamracka. Stąd od niedawna, w jakichś 3 tygodni, prowadzimy ogólnopolską zbiórkę podpisów pod projektem referendum, bardzo ważnego referendum. Również na antenie PL1 wielokrotnie omawiano szczegółowo ten problem. Natomiast myśmy zainicjowali akcję zbierania podpisów pod referendum, aby wpisać w konstytucji zdanie o tym, że wszystkie złoża litosfery i woda są własnością narodu polskiego. Bardzo ważne, podkreślam, jest to, że narodu, a nie państwa polskiego, bo państwo nie jest polskie, jak wiemy. Myślę, że to tyle. Panie musimy doktorze, trwać przy swoim jeszcze i robić to, co robimy. Chciałabym zapytać, bo to jest rzeczywiście w tej chwili złoża naturalne, to jest być albo nie być dla Polaków i dla Polski. Te podpisy, ile podpisów udało się Państwu już zebrać? Akcja ciągle trwa. Mamy już dziesiątki tysięcy. Chcemy ich zebrać o wiele więcej, bo zdajemy sobie sprawę, że tam również pojawi się cenzor, który będzie weryfikował ich poprawność, autentyczność i tak dalej. W związku z czym musimy ich zebrać co najmniej 5 razy więcej, żeby złożyć ten wniosek w Sejmie. Najprawdopodobniej. Jak można je składać? Lege artis należy je złożyć w 3 miesiące od rozpoczęcia chyba akcji zbierania podpisów na ręce marszałka Sejmu. On będzie decydował już dalej o procedurze, czy po prostu spalą to w piecu od razu, czy dadzą nam nadzieję, że to referendum przeprowadzą. Zresztą, no jak wiemy, w Polsce referendum nie obliguje rządu do niczego, ale nam chodzi również o to, żeby zasygnalizować społeczeństwu, że taki problem istnieje. Już choćby to będzie naszym sukcesem, bo my, jedną z naszych zadań jest również taka praca organiczna, praca u podstaw, czyli szerzenie wiedzy o tym, jak jesteśmy oszukiwani, jak jesteśmy zniewoleni przez system,
wśród coraz większej rzeszy ludzi, bo tylko w momencie, kiedy oni się do nas przyłączą, mamy szansę wygrać. Jeżeli będziemy walczyli samotnie, to przegramy, bo stanowimy mniejszość, a w demokracji wygrywa większość. Panie doktorze, to jeszcze raz zapytam, gdzie ludzie, Polacy, którzy chcą złożyć swój podpis w sprawie tego referendum, gdzie mogą szukać możliwości złożenia tych podpisów? Strona nptv.pl to jest strona telewizji prowadzonej przez redaktora Marcina Osadowskiego i tam jest zakładka, gdzie są do pobrania karty do zbierania podpisów oraz adres, na który można przesłać zebrane podpisy. Oczywiście w wielu miastach, na przykład i w tę sobotę, są organizowane cyklicznie zbiórki podpisów na ulicach. Także takich zbierających również może w większych miastach Państwo spotkacie. No to również można się tam zapoznać z tematem tego referendum. Zbierający wyjaśnił dokładnie, dlaczego to zbieramy i w jakim celu, prawda? Także również taką pracę też prowadzimy. Powiedział Pan, że rodacy kamraci zakładają partię. Niewątpliwie jest to warunek sine qua non zaistnienia w przestrzeni politycznej. Nie ma innego sposobu obecnie. Nie ma innego sposobu. My wszyscy jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi, którzy po prostu w buncie przeciwko próbie zniewolenia nas, a nawet, jak twierdzi pani Diana Wojtkowiak, planowego wymordowania przy pomocy preparatów, o których powikłaniach również w pani telewizji wielokrotnie mówiono, nie będę tu ich powielał, ale są makabryczne. Więc prości ludzie, którzy się buntują, którzy normalnie pracują, mają rodziny, mają małe szanse, żeby wygrać z zawodowymi politykami dotowanymi z kieszeni naszej. Czyli my jeszcze musimy zarobić na ich kampanię, prawda? Musimy też zarobić na własną. W związku z czym, żeby uzyskać odpowiednie środki, bo wiemy, że ilość zainwestowanych środków w kampanii przekłada się na jej wynik, to musimy pozyskać fundusze państwowe. Jedynym do tego sposobem jest założenie partii i osiągnięcie jakiegoś tam progu wyborczego, 5%, 3% nawet, chyba 3% jest dotacja, i pozyskiwanie funduszy również w formie darowizn i dotacji od ludzi, którzy są z nami, i partia będzie gwarantem tego, że te pieniądze zostaną wydane na jakieś głupoty, tylko prawda, na naszą działalność. Mogę powiedzieć narodowo-wyzwoleńczą. Zadam teraz najbardziej naiwne pytanie, jakie zadałam tutaj chyba przy tym stole. Panie doktorze, niezwykle duża liczba śmierci młodych ludzi, którzy umierają nagle. Są zupełnie zdrowi i padają. Powikłania dramatyczne. W mojej rodzinie również. Mnóstwo osób, które zdecydowały się w Niemczech wnieść sprawy do sądu i mówić o tym, co wydarzyło się im albo im najbliższym po przyjęciu preparatu na COVID-19. Czy nie ma nadziei, że to wszystko spowoduje, że jednak ten wiszący nad nami, jak pan mówi, przymus przyjmowania tych szczepionek, tak zwanych szczepionek, że on zostanie oddalony, że to się nie wydarzy, ponieważ liczba nieszczęść i tragedii jest już w tej chwili tak ogromna. Wiemy o na pewno około 2 miliardach zgonów poszczepiennych, co oznacza, że jest ich na pewno z 10 razy więcej. Natomiast trwa wyścig z czasem, moim zdaniem. Albo my ich, albo oni nas. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby ta ustawa weszła, to jest ona tak skonstruowana, że pod byle pretekstem, byle wojewodzina może wprowadzać stany wyjątkowe na terenie swojego województwa na miesiąc i przedłużać to według własnego widzimisię, prawda? Nieskończoność. Nieskończoność, z byle błahego powodu. Nawet wystarczy, że w mediach powiedzą, że deszcz spadł i będą mogli na tej podstawie nas niewolić. Więc trwa wyścig z czasem. Jednocześnie ujawniane są, tak jak pani powiedziała, coraz liczniejsze przypadki szkodliwości tych preparatów. W niektórych nawet politycznych gremiach pojawiają się wreszcie odważni ludzie, którzy mówią prawdę. Niedawno
furorę zrobił jakiś słoweński bodajże eurodeputowany, który mówił prawdę. Wczoraj jakiś radny chyba z Przemyśla i tak dalej, i tak dalej. Przybywa ludzi po naszej stronie i ten efekt kuli śnieżnej występuje. Problem polega na tym, że nikt nie wie, co nastąpi wcześniej. Wróćmy jeszcze na sekundkę do Wojciecha Olszańskiego. Został zamknięty do więzienia. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że rozprawa odbyła się nie tylko bez jego obecności, ale nawet bez jego świadomości o jej odbywaniu się. Otóż rozprawa miała miejsce w momencie, kiedy Wojciech Olszański siedział w więzieniu za słowa, których użył w Bydgoszczy. Można to wszystko znaleźć na YouTubie, jego wypowiedź, i sobie samemu wyrobić zdanie, czy były to przesłanki, żeby człowieka zamykać do aresztu. Czyli po pierwsze nie wiedział o tym. Nie wiedział o tym dlatego, że zawiadomienia o tej rozprawie, bo jeszcze nawet siedząc w areszcie, no jednak byli ludzie, którzy opiekowali się jego mieszkaniem. Gdyby zawiadomienia były wysyłane na właściwy adres, no to nieuniknionym jest to, że dowiedziałby się o tym, wyznaczyłby adwokata, udzielił mu pełnomocnictwa i mógł stanąć w swojej obronie. Ta rozprawa odbyła się jednak bez jego obecności, mimo że odkryto ten czeski błąd w adresie, mimo że poinformowano policję o tym, że przychodzi to na zły adres, i tak nadal było wysyłane tamże. W związku z czym nie wierzę, że to była przypadkowa pomyłka, tylko uważamy, że było to działanie celowe, żeby człowiek nie mógł stanąć w swojej obronie przed sądem. Czyli sąd kapturowy wydaje wyrok, który jest bezwzględnie wykonywany. Tak? Wojtek został zatrzymany podczas zgłoszenia się na dozór policyjny 1 listopada, proszę Państwa, 1 listopada jechał na grób swojej żony i po drodze chciał zgłosić się na policję, ponieważ on zawsze wszędzie się stawiał, przecież on ma nie jedną sprawę. Na wszystkich jest i na wszystkich swoją argumentacją kapitalnie się broni. Przecież jak siedział w areszcie za słowa powiedziane w Bydgoszczy, jego rozprawę polecam wszystkim obejrzeć. Można go cytować. To było po prostu, to był majstersztyk, jeśli chodzi o mowę obrończą we własnej sprawie. On spowodował, widać na tej rozprawie, ewolucję sędziego, który na początku był zdecydowanie przeciwko niemu, a na końcu nie widział żadnych przesłanek, żeby dalej trzymać go w areszcie. Także niewątpliwie, gdyby miał możliwość uczestnictwa w rozprawie przeciwko sobie, wytłumaczyłby sądowi taką prawdziwą intencję tego, co powiedział, tak? A tak na podstawie anonimowego donosu w fałszywym sądzie, fałszywi sędziowie skazali go na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ja, żeby to Państwu uzmysłowić, posłużę się takim pytaniem. Czy ktoś z Państwa ma na zbyciu 6 miesięcy życia? Nie sądzę. Panie doktorze, nie pozwolę, żebyśmy skończyli takim smutkiem. Jakąś dobrą wiadomość przygotował pan dla nas? No, mnie pani zaskoczyła. No, mnie pani... Dobrą wiadomość. Już tak. A, właśnie mi się przypomniało. Otóż całkiem niedawno polscy naukowcy opublikowali wyniki badań na temat skuteczności amantadyny w COVID. Czyli to, co robiliśmy, za co jesteśmy skazywani w tych procesach lekarskich, które przecież też są fingowane i wyrok jest tam z góry ustalony. Niedawno skazano naszą koleżankę, doktor Furmaniuk, po procesie, w którym pan mecenas Tetela wygłosił wybitną mowę obrończą, w której udokumentował miliony zgonów poszczepiennych, setki milionów powikłań poszczepiennych. Sąd tego wszystkiego lekarski wysłuchał, po czym odbył jednosekundową naradę
i zabrał pani doktor prawo wykonywania zawodu. To samo spotkało niedawno panią doktor Sienkiewicz, która po 6-godzinnej przepychance w sądzie lekarskim w Białymstoku została skazana na z góry upatrzony wynik, wyrok, prawda, pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A mimo wszystko ukazują się informacje, które potwierdzają, że to my mamy rację. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, trwa wyścig z czasem. Albo my ich, albo oni nas. Myślę, że my ich. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.